Wernisaż wystawy obrazów Jana Kantego Pawluśkiewicza pod tytułem Sensy byty Mary odbył się w piątek w Centrum Sztuki Współczesnej i Galerii Andrzeja Strumiły w Suwałkach. Jan Kanty Pawluśkiewicz to malarz, muzyk i kompozytor. Podczas wernisażu można było spotkać się z artystą, który wykonał także kilka piosenek z tekstami Leszka Aleksandra Moczulskiego. Była projekcja multimedialnego wernisażu Ściana w 3D, dialog artysty ze Zbigniewem Fałtynowiczem oraz standardy jazzowe muzyki polskiej i amerykańskiej. Podstawą malarstwa żel art, którego prekursorem w Polsce jest Jan Kanty Pawluśkiewicz, są pastelowe i brokatowe żele zawarte w specjalnych japońskich długopisach. Niecały brat, daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransu, trzy, czyś smutne, duszy, śniący róż, przybywaj, siąść, tuż, tuż, a już. Panny gajo, kamuryka, arueke, arueke, arufaj, karueke, signore, bulwaj, kurma, mama, suti di pande, passo di pande, passo di pande, passo di pande, passo. Są dwa powody takie istotne, że ja tutaj jestem. Pierwszy powód, najważniejszy, aby się pokłonić temu miastu, gdzie poczęty został i urodził się wielki polski poeta Leszek Aleksander Moczulski. Wartało jechać 700 kilometrów tu w jedną stronę, żeby mieć przyjemność poznać pana profesora Strumiło. Pan reprezentuje właśnie taką esencję tej poezji, która jest zawarta w tej bardzo specyficznej, pełnej metafor, a jednocześnie bardzo ludzkiej i bardzo takiej ciepłej sztuce, którą pan reprezentuje. Z najwyższym podziwem obserwowałem, kiedy studiowałem architekturę i studiowałem rysunek w katedrze rysunku pani profesor Wróblewskiej, właśnie nazwisko Andrzej Strumiło to było to nazwisko największe. Dla ludzi mego pokolenia, ale także młodszych, Jan Kanty Pawluśkiewicz to jeden z współzałożycieli zespołu Anawa. To współpracownik Marka Grechuty, to wieloletni współpracownik kultowych Piwnicy pod Baranami czy Teatru Stu Krakowskiego, Teatru Narodowego, Teatru Powszechnego w Warszawie. Także to jest człowiek rzeczywiście o niezwykłych zdolnościach, ale wystawa ma jeszcze jeden aspekt, dla nas bardzo ważny, związany ze zmarłym w grudniu Leszkiem Aleksandrem Moczulskim. Warto pamiętać, że Jan Kanty Pawluśkiewicz jest autorem muzyki do Nieszporów Ludźmierskich, do których z kolei tekst napisał Leszek Aleksander Moczulski. Byli przez wiele lat serdecznymi przyjaciółmi.